28 latek zginął w wypadku koło Oświęcimia. Tragedia koło Oświęcimia. 28 latek zginął po uderzeniu w betonowy mostek. W nocy z soboty na niedzielę we Włosienicy koło Oświęcimia doszło do tragicznego wypadku. 28-letni kierowca zginął po tym, jak z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w betonowy mostek. 28-letni kierowca zginął w wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Długiej we Włosienicy koło Oświęcimia, w ciągu krajowej 44, poinformowała w niedzielę rzeczniczka oświęcimskiej policji aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka. Ze wstępnych ustaleń policjantów oraz nadzorującego czynności prokuratora wynika, że 28-letni mieszkaniec gminy Oświęcim, prowadząc do CZA, z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w betonowy mostek. Auto przewróciło się na bok, powiedziała Jurecka. Żeby wydobyć z wnętrza pojazdu kierowcę, strażacy musieli użyli specjalistycznego sprzętu. Mężczyzna miał poważne obrażenia, zmarł. Śledczy ustalą dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia, powiedziała Małgorzata Jurecka. W tym rejonie nie ma już utrudnień w ruchu.